Cześć, jest nad ranem, jest zimno, ledwo daję radę, ale chciałem Wam pokazać jedną z bardzo fajnych funkcji Magic Lantern. To jest FPS Override. W tej chwili aparacik mam podłączony do teleskopu, do 1100D. Teleskopem jest taka HFSQ 106, czyli bardzo dobry teleskop, ale teleskop to tylko optyka o określonej jasności. Wycelowany teleskop jest w pewien znany zimowy obiekt, bardzo znany. W tej chwili jest wybrana funkcja Live View Gain, o której mówiłem i którą pokazywałem Wam w poprzednim filmiku. Teraz włączymy FPS Override. FPS Override to jest taki stack klatek wideo bezpośrednio w puszce. Niestety telefon nie pokazuje tego wystarczająco dobrze, ale to jest obraz na żywo. Jest to oczywiście M42. Możemy jeszcze tutaj troszeczkę podkręcić, ile maksymalnie nam daje aparat możliwość. W tej chwili ta ekspozycja, którą on robi, jest już dość długa. O ile dobrze w nocy obliczyłem, to są chyba 4 albo nawet 8 sekund. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Ta integracja wewnątrz najwyraźniej trwa. Aha, nie włączyłem po prostu. Ok. Tada. Telefon aż prześwietlił. Pięknie widoczne centrum M42. Frame per second override. Najprościej mówiąc, jest to taka integracja na materiale wideo, która tworzona jest wewnątrz aparatu, czyli coś, co normalnie astrofotografia robi. To jest obraz na żywo w Canonie 7D. Na obiektywie mamy założony filtr Diamond Focus, to jest to dyfrakcyjny filtr do ułatwienia ostrości. Tak wygląda normalnie obraz z obiektywem 50x1.4. Znaczy normalny obraz live view. Włączymy sobie teraz ten frame per second override. Mamy tutaj wybrane, już wcześniej wybrałem z 30 klatek 2. Myślę, że już widać olbrzymią różnicę w obrazie. Zwiększymy sobie tutaj. Powiększymy obraz. No, prawie że zrobiliśmy z naszego aparatu Sona Alpha. Te krążki dyfrakcyjne wynikają właśnie z zastosowania filtra, o którym wspominałem. Jeżeli sobie troszeczkę poprzesuwamy tutaj aparatem, troszeczkę ucieknie nam ostrość. A nie wiem, czy widać to. Myślę, że będzie doskonale widoczne.
opóźnienie i kreski tworzące się na wyświetlaczu.